Na początku lat 20. ubiegłego wieku średnia długość życia człowieka na Ziemi wynosiła 48 lat. Dzisiaj, blisko 100 lat później, człowiek żyje średnio 70 lat. Odnoszę się tutaj do średnich wartości na świecie, ale dane te przedstawiają się różnie w zależności od rejonu świata, a jeszcze inaczej dane te odnosić się będą do grup społecznych czy płci. Oczywiście wpływ na długość życia ma bardzo wiele czynników, ale nie będę tutaj o nich mówił. Faktem jest jednak to, że w ciągu ostatnich 100 lat ludzie żyją średnio o 50% dłużej. Świat i otaczająca człowieka rzeczywistość również uległy ogromnej zmianie, a rozwój technologiczny i postępy w nauce wpłynęły także na jakość naszego życia. Ciekawie obrazują to wymierające zawody i specjalizacje oraz to, z jaką dynamiką powstają nowe zawody, funkcje społeczne i specjalizacje dostosowane do współczesnych, bieżących potrzeb. Z czasem i one lub przynajmniej część z nich będzie musiała zostać dostosowana do ówczesnych czasów, co oznacza ich ewolucję lub wymarcie. Taka jest naturalna kolej rzeczy. Żyjemy w naszej aktualnej rzeczywistości, tu i teraz. Jeśli w ogóle się nad tym zastanawiamy, to w przeciągu naszego życia nie przywiązujemy do tych zmian wielkiej uwagi, a po prostu dostosowujemy się do wymagań, jakie stawia nam współczesny świat. Gdybyśmy się nad tym zastanowili, to zdamy sobie sprawę, że te zmiany zachodzące przez kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt ostatnich lat ukształtowały także nas. Zmieniają się nasze zainteresowania, gust muzyczny, grono znajomych, zakładamy rodziny, kończymy kolejne szkoły i przebranżawiamy się na różne zawody, by nie wypaść z rynku pracy. Dzisiaj statystycznie częściej zmieniamy miejsce zatrudnienia niż 15 lat temu. Poprzez te różne zmiany sami ewoluowaliśmy. Tempo zmieniającego się świata daje nam dwa wyjścia. Dostosować się do jego wymagań i nurtu zmian wpływających na każdą przestrzeń naszego życia lub żyć w zgodzie z naszym własnym punktem widzenia. Często mówimy, że nasze ciało toczy ciągłą walkę między sercem a rozumem. Innymi słowy, zastanawiamy się, czy decyzja, przed której podjęciem stoimy, ma być wynikiem naszego rozsądku, intuicji, logiki, czy też naszego ukrytego pragnienia, marzenia, zachcianki czy innej emocji. Człowiek zbyt emocjonalny podejmować będzie decyzję pochopnie, narażając się przy tym na popełnienie błędu lub zrobienie czegoś, co wiązać się będzie z nieprzewidzianymi przez niego skutkami. Człowiek opierający się głównie na rozumie jest osobą logiczną, działającą często jak algorytm komputera. Osoba ta ciągle analizuje i próbuje przewidzieć każdy możliwy scenariusz swojej decyzji, ich pozytywne, jak i negatywne konsekwencje. Zauważyłem, że przedstawiciele tej grupy sami często przez długi czas nie dostrzegają, że próba przewidzenia wszystkiego hamuje ich przed podjęciem jakichkolwiek decyzji. Oczywiście podane przeze mnie przykłady są bardzo ogólne. Obecnie populacja zbliża się już do 8 miliardów i w każdym z żyjących obecnie i w przeszłości ludzi występowały różne proporcje czynników tworzących jego osobistą mechanikę podejmowania decyzji. Zrób mały test i zastanów się, czego wynikiem były decyzje, które podejmowałeś w przeciągu ostatniego tygodnia lub miesiąca. Weź pod uwagę także, czy i dlaczego zwlekałeś, bądź zwlekasz z podjęciem decyzji, o której być może myślisz i nie daje ci to spokoju, lub wypierasz konieczność jej podjęcia ze swojej świadomości. To jest zadanie dla ciebie. Pamiętaj jednak, że zwlekanie ze zrobieniem czegoś, co jest konieczne i być może ważne dla ciebie, ma swoje przyczyny, ale sam fakt, że nie idziemy dalej w jej realizacji, samo w sobie jest pewną formą podjęcia decyzji, świadomą lub nie. Odpowiedz sobie sam, czy twoje decyzje były podyktowane emocjonalnym impulsem, czy też przemyślanym i zaplanowanym działaniem. W tym materiale nie powiem ci, którą z tych dróg powinieneś podążać, lub w jakiej proporcji. Między innymi na ten temat będziemy rozmawiać w kolejnych nagraniach. Liczę, że znajdziesz w moich materiałach wartości dla siebie, które pomogą ci żyć w zgodzie z samym sobą, poznać dogłębnie siebie i swój ukryty do tej pory potencjał. Świat, w którym żyjemy, to coś więcej niż to, co posiadamy. Więcej niż wszystkie przestrzenie, w których funkcjonujemy. Więcej niż nasze życie zawodowe, kariera, pasje, zainteresowania czy nawet nasze rodziny. Wierzę, że świat zbudowany jest z wielu nici korelacyjnych, które oplatają wszystko i dotyczą tak każdego, jak i wszystkiego wokół nas, bez najmniejszych wyjątków. Jest wiele definicji tego, czym jest świat.
podobnie funkcjonuje wiele definicji tego, czym jest życie. Można by powiedzieć, że świat to wszystko. Wszystko, co widzimy oraz czego nie widzimy. To wszystko, co wiemy, z całą zdobytą przez nas wiedzą oraz cała wiedza, której nie posiedliśmy. To wszystko, co rozumiemy, a jeszcze bardziej jest nim to, czego nie rozumiemy lub nie chcemy zrozumieć. Życiem natomiast jest czas. Czas każdego z nas na to, aby funkcjonować na świecie. W świecie, który znamy, występuje wiele zasad, które musimy zaakceptować i żadna z nich nie jest ustalona przez człowieka. Są też takie, których przestrzegania się od nas oczekuje, w zależności od przestrzeni, w jakiej funkcjonujemy lub środowiska, w którym żyjemy. Mam tu na myśli m.in. pracę, szkołę, rodzinę czy religię. Rzucimy nowe światło na to wszystko, abyśmy to my przyjęli inicjatywę w drodze do swojego własnego ja. O tym i wielu innych tematach dotyczących naszej rzeczywistości, tego, co na nas wpływa i w jaki sposób, oraz tego, jak funkcjonujemy my sami, będziemy rozmawiać na tym kanale. To właśnie jak funkcjonujemy jest nam zazwyczaj przekazywane przez wychowanie, kulturę, szkołę czy religię. To być może trudne do zrozumienia, ale zasady, które powinniśmy zaakceptować, nie pochodzą od człowieka czy nawet Boga. Przykładem tych zasad może być to, o czym mówiłem na początku. Czas, jaki jest nam dany na świecie, jest różny i to, ile będziemy żyć, jest dla nas tajemnicą. Nie ma tutaj znaczenia to, jak bardzo mamy dziś rozwiniętą naukę, w tym medycynę, która między wieloma innymi czynnikami dała nam średnio 24 lata życia więcej w ciągu ostatnich kilkudziesięcioleci. To ty jesteś osobą odpowiedzialną za swoje życie. Pragnę pokazać ci, że można podejmować decyzje świadomie. Dać ci nowe spojrzenie na samego siebie i to wszystko, co jest wokół ciebie, abyś jak najlepiej wykorzystał twoją pulę czasu. Mamy zatem świat i życie. Usłyszysz na tym kanale rzeczy, o których być może słyszałeś lub nie. Z niektórymi mogłeś się spotkać w dzieciństwie lub dorosłym życiu. Może nie dostrzegłeś wtedy tych wartości lub przeszedłeś obok nich obojętnie. Część z nich będzie brzmiała znajomo, a może wręcz jak oczywistość i będziesz się zastanawiał, dlaczego myślałeś inaczej, mając wcześniej rozwiązanie wielu swoich spraw. Wiedz jednak, że dzielę się z tobą wartościami, które pomogły wielu ludziom, wartościami, które są bliskie mi, a którymi chcę dzielić się z ludźmi, by odkrywali i umieli docenić swój własny potencjał. Teraz dzielę się z tobą. Słuchanie to nauka, a nauka to rozwój, świadomość i życie. Własne życie w zgodzie z sobą i harmonii z tym wszystkim, co nas otacza. Poruszamy się według wielu różnych schematów, wszędzie. Zachęcam cię, abyś spojrzał na siebie i otaczający cię świat z innej i pozbawionej schematów perspektywy i zyskał wolność od nich. Zachęcam cię do wyjścia z szeregu przeciętności. Bądź dumny z tego, kim jesteś i jaki jesteś i żyj nieszablonowym życiem.